Witam Państwa serdecznie, cieszę się, że... My też witamy. Możemy Wasze Stowarzyszenie u nas na Wieży gościć już drugi raz, jest to kolejna edycja. Mam nadzieję, że będziemy się tak spotykali co roku, że będziemy mogli wystawiać Wasze prace. Mam nadzieję, że spotka się to z dużym uznaniem odwiedzających nasze obiekty, zainteresowaniem wśród turystów, jak i też mieszkańców. No i ja tylko mogę Wam podziękować za to, że jesteście i życzyć Wam dalszych sukcesów w pracy artystycznej. To już druga wystawa w Wieży Ratuszowej artystów, amatorów i pasjonatów sztuki ze Stowarzyszenia Kanon. Jakie prace tym razem zaprezentowaliście? Od pierwszego do piątego piętra cały przekrój malarstwa i rzeźby. Malarstwo i na deskach, i na płótnie, i na kartonach. Różne techniki, bardzo kolorowo, bajkowo. Mamy 5 pięter. Co na poszczególnych piętrach się znajduje? Na pierwszym piętrze, jako że kolega jest rzeźbiarzem, wymyśliliśmy sobie takie piętro drewniane, czyli są tam rzeźby oraz malowidła na deskach, głównie właśnie wszystko związane z drewnem. Drugie piętro, pejzaże i kwiaty. Na trzecim piętrze koleżanka, która zajmuje się malowaniem kopii, głównie Tamary Łępickiej i Klimta. Na czwartym piętrze ja, czyli bajkowo, kolorowo, technika akrylowa mieszana i technika własna, abstrakcje głównie. I na piątym piętrze koleżanka, która maluje głównie pejzaże i portrety. Może Pani repliki, jakich artystów Pani najbardziej cenię? No, kiedyś to była Łępicka. Maluję też przede wszystkim to Łępicka. Potem się nie wie, jeszcze szło. To mi się podoba. Potem słynnych malarzy. No to tak, który mi się spodoba z obrazu, gdzieś w książce zobaczę. Coś takiego innego. To mi się podoba. A najbardziej to jestem jednak zadowolona z tej krakowianki. Widzę wzór, prawda? I się przymierzam do tego. Mi się po prostu zaczyna podobać ta osoba. I Kolory dobieram. No, najbardziej to chyba jednak z tą chustą był problem, no ale wyszło jakoś, prawda? Ile już lat Pani tworzy? Ja? No 9 lat jestem na emeryturze, a tworzę też 9 rok. No znaczy to pierwsze to nie były tworzenia, przepraszam, jeśli mogę tak powiedzieć, dopiero jak pracę tą końcową u Pana Kukli zrobiłam, to dopiero wtedy zaczęłam malować obrazy. No i jakoś to idzie, obrazy są w sumie w całej Polsce. Powiedziała Pani, że na tej wystawie znajdują się specjalnie stworzone prace. Zazwyczaj właśnie na wystawy następuje taka mobilizacja, przygotowujemy się specjalnie. W tym roku właśnie postanowiliśmy to pierwsze piętro, to jest taka nasza perełka, bo wymyśliliśmy sobie, że oprócz rzeźb kolegi będą również właśnie malowidła na deskach i to jest taki główny punkt, który w tym roku wymyśliliśmy. Ale oprócz tego na wszystkich piętrach oczywiście te obrazy namalowane w różnych technikach również zostały specjalnie przygotowane na tę wystawę. Ile będzie trwała wystawa? Wystawa do końca lipca.